Radio Głos uskrzydla duszę. Gość poranka. W studiu Radio Głos bardzo serdecznie na żywo witam księdza proboszcza Andrzeja Osowskiego, kustosza Sanktuarium Maryjnego w Piasecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Przed nami kolejny wielki odpust Narodzenia Matki Bożej u Królowej Pomorza i Matki Jedności w Piasecznie. Zanim szczegółowo o programie, ja bym ksiądz kustosz zechciał powiedzieć, co takiego szczególnego właśnie jest w tym naszym Piasecznie. Co szczególnego jest w Piasecznie? W Piasecznie szczególna to jest Matka Boża, która jest obecna w figurze, znaczy jest obecna w niebie, ale przedstawiona figura z XIV wieku. Matka Boża, która trzyma Pana Jezusa na swoich dłoniach. Uśmiechnięta, tak zawsze wszyscy na nią mówią. Panu Jezusowi wręcza jakby kulę ziemską, czyli żeby panował nad światem, w drugiej ręku trzyma berło i ona nam króluje już od wieków, tak jak mówię, końcówka XIV wieku, ale jako Królowa Pomorza króluje nam dokładnie, w tym roku mija 55 lat. To też piękne przypomnienie, że dla nas tutaj nie tylko na Kociewiu ona jest ważna, ale przecież dla całego Pomorza, prawda? Przecież jeszcze są pielgrzymi, którzy ze Starej Diecezji Chełmińskiej tutaj przyjeżdżają, prawda? Tak. Ja przyglądałem, przygotowując się do jubileuszu, czyli 5 lat temu, bardzo dużo archiwalnych pielgrzymów, które można było sobie cyfrowo zobaczyć w różnych bibliotekach. I na przykład tam były napisane, skąd pielgrzymi przyjeżdżają, czy przypływają wręcz. Były specjalne barki, które przywoziły pielgrzymów Wisłą z Grudziądza. No Tczew to wiadomo sprawa, ale też nawet za Tczewem z tamtych stron. Były też autokary, o których rozmawiał też pisemnie ksiądz proboszcz ówczesny, ksiądz Bukolt, żeby tam... Ówczesny PKS, tak bym to nazwał, to nie był PKS oczywiście, jakoś tam zwiększył liczbę tych autobusów. No i oczywiście ludzie z okolic, którzy tam przyjeżdżali furmankami, rowerami, motocyklami. Aut to pewnie na pewno było dużo mniej, na koronacji ich było sporo, z tego co opowiadał ksiądz prałat Kazimierz Myszkowski. Ale tak naprawdę zasięg to był spory i właściwie w tych granicach Polski, to nawet z zagranicy, bo tam z inflant z różnych stron, tak z Prus, wschodnich, z różnych stron, które wtedy jeszcze nie były Rzeczpospolitą, nawet przebywali. Przy Studzience często zatrzymują się różni pielgrzymi, ale też takim chyba fenomenem jest, że dużo kierowców właśnie. Tak, tak. Zostawia intencje. Ta Matka Boża, tak, zgadza się, tachometry, czy jak to nazwać. Tak. Ta Matka Boża powinna mieć chyba kolejny tytuł Matka Boża kierowców, bo sporo kierowców się zatrzymuje. Właściwie jak jest taki sezon letni, to myślę sobie, że żeby być samemu przy Studzience, to no jest taka okazja krótka, ale to jest krótka okazja. Zawsze ktoś tam potem schodzi, modli się, a najczęściej są te kierowcy, czasami nawet sami wspominają, że nie mogą się nie zatrzymać przejeżdżając obok Studzienki, zwłaszcza kierowcy tych wielkich samochodów, tych tirów, oni mają już takie nabożeństwo prawie, że żeby się zatrzymać, a niektórzy też opowiadają, dziękując za uratowanie z różnych wypadków. To też są przekazy tychże kierowców, także Matka Boża kierowców pewnie jak najbardziej. No i przed nami ten duży tygodniowy odpust. Gdyby ksiądz kustosz zechciał właśnie powiedzieć, w jakie dni i dla kogo są przeznaczone te poszczególne właśnie pomysły duszpasterskie w Piasecznie. Tak, w tym roku w naszym programie są takie niewielkie zmiany. To znaczy pierwsze dwa dni, sobota i niedziela, bo w sobotę już rozpoczynamy właściwie świętowanie tego odpustu, który trwa przez cały tydzień. W sobotę za dużych zmian właściwie prawie żadnych nie ma, jest tylko msza jedna troszkę później, o 11:00, a w niedzielę żadnych zmian. W sobotę rozpoczynają nasz odpust pielgrzymki z Kwidzyna, pielgrzymka niepełnosprawnych Caritas ze Skurcza, pielgrzymka ze Starogardu, bardzo liczna. To jest tego dnia chyba największa pielgrzymka. My staramy się ugościć jak tylko możemy. I to jest taki pierwszy dzień. W niedzielę oczywiście główne uroczystości z księdzem biskupem diecezjalnym. O godzinie 10:00 przy Studzience msza suma odpustowa. Tam jest sporo miejsca, więc wszystkich zapraszamy.
aby tam się zgromadzić. Tak czasami oglądam też na telewizji Trwam różne filmy z cyklu Sanktuaria Polskie i tak słyszę, ile tam się gromadzi ludzi, no to u nas naprawdę nie odbiegamy od normy, tak samo jak Jesianowo ostatnio, co obserwowałem i słuchałem i oglądałem dzięki Radiu Głos. Cieszymy się bardzo. I właśnie waszemu przekazowi wideo. To tam było bardzo wiele osób, ale myślę, że my jesteśmy też w takiej czołówce. Zobaczymy, czy pogoda ma być dobra, czy te osoby dadzą radę przybyć, a zapraszamy, naprawdę serdecznie zapraszamy. I teraz, jeśli chodzi o oktawę, to mamy w poniedziałek taki mały jakby dodatek, bo byli rolnicy, tylko się modlili, że tak powiem, a teraz dołożyliśmy jeszcze pszczelarzy. To dlatego, że taki nasz przyjaciel sanktuarium, ksiądz Janusz Wachowski, proboszcz w Dzierżążnie, jest też diecezjalnym duszpasterzem pszczelarzy, więc poprosiłem go, żeby tam swoimi kanałami zaprosił też pszczelarzy. I rolnicy, i pszczelarze na pewno się nie pokłócą, mają cały dzień do dyspozycji. Taka centralna msza dla nich to o godzinie 18, którą będzie przewodniczył oczywiście ksiądz Janusz jako diecezjalny duszpasterz pszczelarzy. Tak, pszczelarzy. A dla nas też dekanalny duszpasterz rolników, więc dwa w jednym. Potem we wtorek niewiasty, ten dzień się nie zmienił, i nauczyciele wieczorem. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli i przedstawicieli szkół. Bardzo często przyjeżdżają ze sztandarami również na mszę na godzinę 18. W tym roku też będziemy chcieli po tej mszy trochę ugościć naszych gości, nauczycieli, i jakąś kawę gdzieś tam, powiedzmy, na błoniach kościoła gdzieś z boku też będzie można wypić. Środa oczywiście to cały dzień chorych, bo to sporo ich przybywa, chorych. Błogosławieństwo chorych, tak zwane lurdzkie, będzie na wszystkich mszach, które mamy, z wyjątkiem tej wieczornej, bo tam już rzeczywiście tylko parafianie i kilka innych osób przybywa na tę mszę. Główny taki nawał naszych chorych braci i sióstr jest właśnie przed południem i msza o 16:00, to tak. Główna msza święta tego dnia, bo to diecezjalny dzień chorych, to o godzinie 10:30 również z księdzem biskupem diecezjalnym pod przewodnictwem naszego księdza biskupa będzie przebiegać ta msza święta. Jeśli chodzi o czwartek, to tutaj jest też pewna nowość. Myśmy mieli nazwany kiedyś to Dzień Powołanych i zresztą to się nie zmienia, bo i kapłani, i szafarze, i pewnie ministranci, można powiedzieć, są powołani, więc tych wszystkich zapraszamy, i klerycy, którzy są w trakcie tej drogi powołania, ale wyszczególnione są kapłani, modlitwy kapłanów i nadzwyczajnych szafarzy komunii. Ja serdecznie zapraszam kapłanów na mszę przedpołudniową o 11 albo o 16. Na tej mszy świętej o godzinie 16 będziemy mieli naszą kongregację dekanalną, więc też inni kapłani mile widziani, a o godzinie 18 będzie msza święta dla szafarzy nadzwyczajnych, która będzie też, będzie jej przewodniczył diecezjalny duszpasterz szafarzy nadzwyczajnych. Piątek, modlitwy mężczyzn, ojców. To się nie zmieniło, tylko rozszerzyło się na cały dzień. Sobota, modlitwy dzieci przed południem, 9:30 jest dla nich msza. Tutaj zapraszamy szczególnie też wszystkie dzieci, ale szczególnie te, które rozpoczynają przygotowanie do pierwszej komunii świętej. Tam mamy taką modlitwę ofiarowania się tychże dzieci Matce Bożej. To przygotowanie, żeby ono jak najlepiej przebiegło. I potem są zabawy na orliku dla tychże dzieci, żeby też trochę radości było po tym spotkaniu takim bardzo poważnym na mszy świętej. O 12:00 niemowlęta, błogosławimy te, które się urodziły i te, które są w łonach matek. Sporo osób też tutaj przyjeżdża. Mam tę okazję, że wtedy nieco wcześniej wiem, kiedy gdzie się co urodzi, no tak, dzieciątko. Kiedy planować krzty. Tak jest. I potem po południu, ja to nazywam dekanalny kongres różańcowy. Tutaj mamy modlitwy członków Żywego Różańca. O 16:00 konferencja z diecezjalnym moderatorem Żywego Różańca, ksiądz Rafał Barciński, będzie to spotkanie prowadził. Tutaj trochę msza jest inaczej, bo pół godziny szybciej o 17:30. Tu też jest oczywiście miejsce na różaniec, na kawę. Nie będę tego tak szczegółowo mówił. I ostatni dzień, niedziela 17 września, niedziela poświęcenia i dożynki gminne. Też główna msza święta przy studzience o godzinie 10:30.
Tak by wyglądał ten program. Jeśli chodzi o takie, powiedzmy, takie widełki mszy świętych, to w tym roku przedpołudniowe msze święte są zmienione. One są lekko opóźnione. W tym roku one są o godzinie 11, wcześniej o 8, 11, a popołudniowe nie uległy zmianie. Jeszcze pewnie warto dodać, kto w tym roku głosi rekolekcje. W tym roku głosi rekolekcje, tylko zapomniałem nazwiska. Ojciec Mirosław to jest franciszkanin konwentualny, tak zwany czarny. Taki mój kolega ze studiów w Niepokalanowie i tak się zgadaliśmy i on dzisiaj w tym roku będzie głosił. Na pewno powie nam też o rycerstwie, o Maksymilianie. No nie będę jego tematów tutaj jakby zawężał. Oczywiście. To temat ma szerokie pole do popisu. Czyli jeszcze raz serdecznie zapraszamy, drodzy radiosłuchacze. Oczywiście cały program też jest dostępny po naszej rozmowie na stronie internetowej i Radia Głos, i Sanktuarium w Piasecznie. To zawsze dla nas też taka wielka radość, że możemy być, bo dla nas Matka Boża Piasecka jest ważna od przecież wielu lat. A też warto dodać, że w przyszłym roku będzie 25 lat, kiedy Matka Boża też wywędrowała z Piaseczna tutaj do Pelplina, kiedy tak. Był Jan Paweł II. Zgadza się. Byłem akurat wtedy wikariuszem w Piasecznie i pamiętam ten moment, jak figura zniknęła, że tak powiem, w kościele. Nie było odsłonięcia na niedzielnej mszy, bo po prostu była oryginał, był w Pelplinie. Też msza oczywiście, bo mi się wydaje, że była chyba jednak, dobrze pamiętam, po południu, po powrocie właśnie z tego spotkania z papieżem, bo też byliśmy, wracaliśmy też bardzo ciekawie, nie wiem, teraz można tego nie mówić, ale na przyczepach, bośmy ledwo szli z powrotem, było gorąco, pamiętam. Było, tak. No, tak. Właśnie. Ale na pewno będziemy do tego wracać jeszcze w przyszłym roku, bo piękny jubileusz i zresztą Piaseczną uświęcone obecnością też świętego Jana Pawła II. Także jeszcze raz zapraszamy, drodzy radiosłuchacze, najbliższa niedziela, główne uroczystości od 10 przy Studzience w Piasecznie pod przewodnictwem księdza biskupa diecezjalnego. Dziękuję księdzu kustoszowi Andrzejowi Osowskiemu, proboszczowi. Jak to w tym pięknym zaproszeniu jedna z pań powiedziała, piaseczeńskiemu. W gwarze kociewskiej. Tak powinno to brzmieć po polsku. Kiedyś jakaś wycieczka była też, były osoby, które, no wiadomo, i polonistka jakaś mówiła, czemu ksiądz mówi Piasecka? To oni byli gdzieś tam z daleka, z Polski. Powinno być Piaseczeńska, przecież to nie są piaski. A no mówi, tak. Tak tu mówią. Tego się trzymam. Dziękuję serdecznie, szczęść Boże i zapraszamy już za chwileczkę na wiadomości Radia Głos. Gość poranka.